Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 10 listopada, dzień przed świętem naszym narodowym, wolny dzień jutro. Spokojnie można sobie dzisiaj posiedzieć wieczorkiem przy StarCrafcie. Witam Was, It's Morglum, na około drugiej już audycji środy z SC2 w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że ten trend wzrostowy się utrzyma. Że za tydzień również będzie audycja. Trzymajcie kciuki. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dalej szło tak jak trzeba. Od czego zaczynamy? No może co w dzisiejszej audycji? Ci, którzy zapoznali się z zapowiedzią, którą zamieściłem na stronie, wiedzą, że dzisiaj tematem przewodnim będzie nie tyle jakieś zagranie, nie tyle jakaś strategia, ale mapa. Mapa dzisiaj stała się myślą przewodnią, tematem, którym się zajmiemy na samym początku. Będzie to mapa Scrap Station, która to mapa... Spróbujemy wyjaśnić, dlaczego tak bardzo faworyzuje Zerga, a co za tym idzie, dlaczego w jakimkolwiek best of 3 rozgrywanym przykładowo na turnieju Zerg w przypadku możliwości wyboru mapy powinien zawsze sobie tą mapę do pula dać, żeby gdyby na przykład przegrał pierwszą grę, mógł sobie wybrać drugą właśnie na tej mapie. Więc zaczniemy od tego, w zależności od tego, jak szybciutko mi to pójdzie, jak bardzo moje przemyślenia się rozwiną, to tych gier pokażę Wam dwie albo trzy, które przygotowałem z replayów. Natomiast w drugiej części audycji będę pokazywał jeden replay nadesłany przez widza. Dzięki wielkie za odwagę. Pierwsze kłoty za płoty. Mam nadzieję, że trend się również utrzyma i że więcej osób będzie chciało poddać się mojemu analizowaniu Waszej gry, w poszukiwaniu jakichś ulepszeń tego, co można było zrobić lepiej. Nie interesują mnie gry, które są, w których zmiażdżyliście, w których wygrywacie w ciągu 5 minut. Interesują mnie normalne gry, w których zagraliście tak, jak się Wam wydaje najlepiej, i tego typu gry będą właśnie najprędzej znajdą tutaj się na antenie. Także taka gra będzie dzisiaj również. No i myślę, że to będzie tak w okolicach 20:30, kiedy to się zakończy, może trochę później. W tle cały czas mamy to, co tutaj zresztą widzę na głównym ekranie, czyli Best2VS2 Team numer 5, organizowane przez ProCPU. Piąta edycja turnieju 2x2. Powrócił on ponownie do naszego cotygodniowego grafiku, tak jak ProCPU Tour, który rozgrywa się w soboty. 32 drużyny, start od godziny 19, więc już grają, drabinka jest już dostępna, więc skoczymy, jak tylko zakończy się troszkę mojej teorii, troszkę mojego ględzenia, na jeszcze jakieś małe, przyjemne live relacje z właśnie tych gier 2x2. Może będzie to półfinał, a może będzie to sam finał. Zobaczymy, jak to się poskłada. No to zaczynamy w takim razie. Przechodzimy od razu do StarCrafta. Mamy pierwszą grę na Scrap Station, tak jak powiedziałem, między dobrze znanymi zawodnikami. Wydaje mi się, jest to gra z MLG Dallas, rozegrywanego w ostatni weekend turnieju w Stanach między EG Hydrą oraz Selectem. Dlaczego ta gra? Jest to gra, gdzie Hydra przegrał pierwszy pojedynek z Selectem i wybrał natychmiast, oglądałem tą relację na żywo, ona dosyć późno w nocy była streamowana, natychmiast Scrap Station padło z jego ust i szybciutko właśnie na tej mapie zagrali drugą grę. Więc przejdźmy w takim razie do tej gry, zacznijmy się zastanawiać, dlaczego właśnie ta mapa jest tak dobra dla Zerga. Póki co gracze, wiadomo, będą się rozbudowywać, natomiast my zajmiemy się trochę topografią, ukształtowaniem geograficznym, lądowym, klimatycznym i tego typu podobnymi rozwiązaniami. Przede wszystkim to, co... podstawowe informacje na temat tej mapy. Mapa dwuosobowa z dwoma respawnami, czyli nie ma możliwości, żeby nasz przeciwnik był w jakimś dziwnym miejscu, którego będziemy dopiero szukać. Bardzo bliska odległość w powietrzu, już tutaj w połowie drogi praktycznie Overlord, coś, co jest bardzo
ważnego, jeżeli chodzi właśnie o tą mapę dla Zerga szczególnie. Z drugiej strony bardzo daleka odległość, jeżeli chodzi o ląd, tutaj dookoła trzeba odejść. A co za tym idzie? Opóźniona możliwość szybkiego ataku, opóźniona możliwość przyciśnięcia gracza, no wykluczając oczywiście jakieś proxy, i dzięki temu Zerg bardzo często może bezproblemowo zaekspować. Widzimy tutaj od razu, skoczę na momencik do gry Selecta, który nawet nie robi scouta do bazy Zerga, tylko momentalnie zabudowywuje tutaj engineering buy stawiając, nie pozwalając Zergowi zaekspować i co za tym idzie uzyskać jeszcze większą przewagę. Kolejna rzecz, która warta uwagi, jeżeli chodzi o Zerga. Jak widzicie, ten Overlord Idry bardzo szybciutko doleciał tutaj do bazy Selecta, ale nie zatrzymuje się. On zmierza dalej. Tu już drugi za nim podąża i on zapewne gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, się zatrzyma. Natomiast ten Overlord, co jest warte uwagi i warte do zastosowania, mała rzecz tak naprawdę, ale przydatna, można go bez problemu umiejscowić tutaj nad naturalną ekspansją i tym samym mieć zagwarantowaną informację o tym, kiedy nasz przeciwnik będzie chciał założyć swoją ekspansję. Wróćmy zatem do gry. Podstawową taktyką, jaką stosują tutaj Zergi, o czym powiem zaraz, bo jeszcze jedna rzecz tutaj ważna, to te złote minerały zlokalizowane na samym dole mapy, które tak naprawdę dają możliwość założenia, no, dosyć szybko można, jako trzecią bazę wręcz Zergi bardzo często łapią ten punkt i co za tym idzie, bardzo łatwo nie zauważyć przeciwnikowi, że ta ekspansja jest już zajęta, szczególnie jeżeli Zerg niepokojony niczym momentalnie zajmuje tą ekspansję i dzięki temu uzyskuje przewagę. Natomiast podstawową taktyką, no, o czym już mówiłem, co jest bardzo, bardzo ważne, to mutaliski, które tutaj są bardzo, bardzo potężne z dwóch względów. Pierwsze to to, że mamy, o czym już wspominałem, maksymalnie bliską odległość powietrzem i maksymalnie długą odległość lądem. Czyli w momencie, kiedy nasz overlord, którego możemy sobie powiesić tutaj, tutaj, widzimy tutaj overlorda, nasz overlord informuje nas o tym, kiedy następuje ruch wojsk przeciwnika, a mutaliski bez problemu mogą harasować w tym momencie jego linię wydobycia. Przeciwnik, co wtedy najczęściej robi? Najczęściej panikuje, zawraca, najczęściej cofa ten atak, dając Zergowi jeszcze więcej czasu na rozbudowę swojej ekspansji, na zainwestowanie większą ilość dronów, nagranie na tak naprawdę małej ilości jednostek wojskowych naziemnych, a większej mutalisków. Oczywiście do czasu, bo to trzeba kontrolować. Kolejna rzecz to taka, że jeżeli założy nasz przeciwnik szybką ekspansję, założy no, w naturalu ekspansję jako taką, zwiększa mu się problem związany z obroną tego. Dlaczego? Zobaczcie, że w 90 chyba procentach gier, które oglądamy w wykonaniu Terra na tej mapie, w ten czy inny sposób na Zerga próbuje się zabudowywać rampę, ponieważ no, chcemy się maksymalnie bronić przed jakimś harasem Zerglingami, przed Banning Bustem, przed jakimś szybkim wejściem Roachy. Dlatego to przejście między naszą główną bazą a naturalem jest bardzo wąskie i ruch jakiegokolwiek wojska góra, dół, góra, dół, dół, góra jest opóźniony. Dlatego też nie możemy efektywnie wykorzystywać mobilności naszej armii i broni, co jeszcze bardziej zwiększa mobilność, jeszcze bardziej zwiększa siłę właśnie tego harasu mutaliskami. Wróćmy teraz już do samej gry, zobaczmy ciekawą rzecz robi tutaj Select tak naprawdę, który zaprezentował się w tej serii, w tym Best of 3 bardzo, bardzo dobrze. No, nie będę ukrywał, że wygrał przecież tą grę 2 do 1, właśnie przegrał tylko i wyłącznie na Scrap Station, tylko tutaj Idra sobie z nim poradził bez większych problemów. Zagrał tutaj bardzo szybki dropship. Postanowił zagrać, właśnie wykorzystać tą mobilność na tej mapie jednostek powietrznych i zaatakować Zerga w jego bazie. Widzimy, że Idra w tym momencie ma tak w 2/3 ukończony Spire, natomiast w tym momencie jest już jeden drugi Medivac u Selecta i jest to timing drop, który ma za zadanie nie pozwolić Zergowi
harasować jego linii wydobycia, a raczej zmusić go do obrony w bazie, przez co Select kupuje sobie więcej czasu, jego ekonomia działa prężnie, może odbudowywać jednostki i tak dalej. Widzimy już go tu dropującego w tym czasie. Zobaczmy, chwila pauzy, co tutaj ma w tym momencie Hydra. Trzy queeny, przy czym ja tutaj Hydra widział, ja nie będę w tym momencie już cofał tego, ale widział, bo kiedy dwa medivaki wyruszały, był tutaj zdropowany Changeling, więc Hydra momentalnie zobaczył, co się dzieje. Ma tutaj 8 zerglingów w tym momencie i produkuje 4 mutaliski. Select ma tutaj, widzimy, sporą grupę Marines, 2 Heliony i tym zaczyna harasować. Jest tutaj jeden Spinecrawler, który no tak naprawdę za dużo nie pouczestniczył w walce. Uderzył być może ze 3 razy, no a Lidra już zmuszony w tym momencie do walki dronami, zerglingami. Bardzo zobaczcie, jak tu mądrze Select trzyma z tyłu tego swojego Heliona, który masę damage'u tutaj z tej drugiej linii zadał. Kapitalne mikro zresztą w wykonaniu tego zawodnika. No i w tym momencie dezorganizuje zupełnie wydobycie Idry. Ktoś mógłby pomyśleć na normalnej mapie, że ma problem Idra, ale pamiętajmy o tym długim dojściu dookoła i spójrzmy, jak wygląda w tym momencie jego ekspansja. Cztery gazy łącznie ma uruchomione, ale dwa bez problemu tutaj wydobywają. Dronów co prawda za dużo tutaj jeszcze nie ma, ale pomimo tego dropa nie została jak ekonomia Idry nie ucierpiała w żaden większy sposób. Przeżyły mu, miał 4 mutaliski, jedną stracił, dorobił 2 następne, ma w tym momencie 6 i już zaczyna harasować. Nie ma tu w tym momencie żadnych turetów. Jest garstka Marines, którzy używają steampacka, pozbawiając się życia. Idrze wystarczy cofnąć się. Dosyła oczywiście cały czas kolejne mutaliski i cały czas konsekwentnie harasować. Do czego zmierza w tym momencie każdy zerg? Chodzi o uzyskanie jak największej liczby mutalisków, nie tracąc oczywiście i cały czas harasując. No, ja tu przegapiłem kolejny drop, który tutaj od góry poleciał, ale jest to tak naprawdę no, mało ważna rzecz, ponieważ Hydra bez problemu tutaj to wybronił, chociaż praktycznie stracił Spire. Musiał cofnąć się tymi mutaliskami, przez chwilę nie dane mu było przyharasować. Select tutaj no, walczył naprawdę jak tylko mógł. No ale zobaczcie, że ta ilość mutalisków bez problemu, zresztą nawet nie tyle ilość, ale odległość. Przed chwilą mutaliski były jeszcze tutaj, zdążyły wrócić zanim 700 damage'u zostało zadane temu Spire'owi, więc ta odległość jest naprawdę minimalna. Kolejny drop tutaj, ale już mutaliski oczywiście w bazie, pomagają jeszcze tutaj drony. Cały czas ta liczba mutalisków się zwiększa, mimo że traci, cały czas tutaj wydobycie działa, cały czas minerały są dorabiane, donoszone. 25 dronek, mimo że tak dużo stracił już Hydra. Natomiast teraz haras i co robi Hydra? Kolejne dwie mutaliski się budują, ale obserwujmy cały czas tą zakładkę produkcyjną. Ma w tym momencie 200 minerałów, nie ma gazu. I co może teraz robić Zerg? Trzyma Terrana cały czas u siebie w bazie. Cały czas nie pozwala mu wyjść, nie pozwala mu zaekspować, a sam za darmo uzupełnia braki w swojej ekonomii. To jest. Na tym polega przewaga tej mapy. Bez problemu momentalnie przemieszcza się z jednego punktu do drugiego, harasując, zmuszając przeciwnika cały czas do pozostania na straży. Bardzo intensywnie tutaj Select musi cały czas obsługiwać. Każda osoba, która gra w StarCrafta, która zna pojęcie multitaskingu, zdaje sobie doskonale sprawę, jak wyczerpujące potrafi zrobić się, jeżeli przez 5 minut non-stop jesteśmy cały czas atakowani przez mutaliski. One wlatują, wylatują, wlatują, wylatują. Co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie w pewnym momencie już podołać wszystkim zadaniom. Select tutaj akurat no, wywiązuje się z tego wręcz idealnie. Tutaj leci jeszcze dropship. Zobaczmy teraz ciekawostkę, włączam samą wizję Idry, który tutaj cały czas harasuje te trzy saplipoty, nie widzi tego dropa oczywiście, który gdzieś tutaj sobie przemieszcza się, ale zobaczmy. Czekamy spokojnie, gdzie pojawi się ten dropship. Widać go w tym momencie tutaj i zobaczcie, momentalnie ultraliski, przepraszam, mutaliski wyruszają na pomoc. Upłynęło, nie wiem, 10 sekund, one już są z powrotem w bazie, po kolejnych 10 sekundach dolatują już do ekspansji i już ratują sytuację Idrze. Mutalisków już w tym momencie jest 13, kolejne dwa się dorabiają, pojawia się Baneling Nest. Idra jest w doskonałej sytuacji. Co teraz będzie chciał robić? Co teraz każdy zerg powinien